Cześć. Chciałbym zaprezentować dwa algorytmy wizualizacji grafów. Algorytmy tego rodzaju służą do przedstawiania na płaszczyźnie grafów w taki sposób, żeby wierzchołki były rozłożone równomiernie, a krawędzie miały względnie tę samą długość i w miarę możliwości nie przecinały się. Oczywiście nie każdy graf daje się ułożyć w taki sposób, ponieważ nie każdy jest planarny. Pierwszy algorytm, noszący nazwę Fruchtermana-Reingolda od nazwisk jego twórców, działa w oparciu o model sił fizycznych, w którym wszystkie wierzchołki wzajemnie się odpychają, a krawędzie powodują przyciąganie połączonych nimi wierzchołków, czyli działają jak sprężyny. Algorytm w zadanej liczbie iteracji wykonuje obliczenia całkowitej energii układu, czyli wypadkowej poszczególnych sił, i na tej podstawie wyznacza nowe położenie wierzchołków, dążąc do równowagi, czyli minimalizacji energii. Dodatkowym czynnikiem mającym wpływ na oddziaływanie sił jest temperatura. Zastosowano tu bowiem tzw. symulowane wyżarzanie, dzięki któremu udaje się pokonać lokalne minima. Po każdej iteracji temperatura maleje, przez co również zmniejszają się siły działające na poszczególne wierzchołki. Po spadku temperatury poniżej określonej wartości algorytm zatrzymuje się. Na początek stworzę losowy graf. Niech to będzie graf złożony z 30 wierzchołków. Początkowy układ jest niezbyt czytelny, z wieloma przecięciami. Uruchomię algorytm w trybie sekwencyjnym, dzięki czemu będzie można zaobserwować położenie wierzchołków w każdej iteracji. Siły w początkowej fazie są dość znaczne, stąd duże przesunięcia wierzchołków. Jednak im bliżej końca działania algorytmu, tym zmiany położenia są coraz mniejsze. Jak widać, udało się osiągnąć dość zadowalający rezultat. Zobaczymy teraz działanie algorytmu na przykładzie grafu z większą liczbą wierzchołków. Ponownie uruchamiamy algorytm w trybie sekwencyjnym. Efekt, jak widać, nie jest zbyt spektakularny, ale przy tej liczbie krawędzi i gęstości grafu prawdopodobnie nie udałoby się go pokazać czytelniej. Otworzę teraz przygotowany uprzednio plik z zapisanymi grafami. I ponownie uruchamiamy nasz algorytm. Jak widać, osiągnięto bardzo zadowalający i czytelny rezultat. Kolejna próba. No, jak widać, wyszła praktycznie idealna gwiazda. Oczywiście są to grafy specjalnie przygotowane do tej prezentacji. Są one, jak widać, planarne. Kolejne podejście. I tu warto zwrócić uwagę na niezamierzony efekt uboczny. Niektóre grafy zostają pokazane trójwymiarowo. To bardzo ciekawe zjawisko. W tym wypadku zmniejszymy nieco pożądaną odległość i zobaczmy, jaki otrzymamy efekt. Ten graf, jak widać, również jest planarny, nie ma ani jednego przecięcia. Graf, który widzimy, jest drzewem. Na marginesie warto zaznaczyć, że polski matematyk Kazimierz Kuratowski wykazał, który graf jest planarny. Warunkiem koniecznym jest niezawieranie żadnego z podgrafów K3-3 lub K5, nazwanych na jego cześć grafami Kuratowskiego.
To jest dobry moment, żeby zaprezentować drugi algorytm radialny. Jego działanie jest zupełnie inne. W pierwszym kroku algorytm przekształca graf do postaci drzewa. Jego korzeń staje się wierzchołkiem centralnym, a pozostałe wierzchołki są pozycjonowane na okręgach ośrodkach w korzeniu i promieniach liniowo zależnych od odległości, liczonej jako liczba krawędzi, od wierzchołka korzenia. Zobaczymy działanie algorytmu w postaci płynnej animacji od stanu początkowego do rezultatu końcowego. Najpierw jednak sprawimy, żeby wierzchołki zostały rozrzucone losowo na płaszczyźnie. I uruchamiamy algorytm radialny. Możemy wskazać dowolny wierzchołek jako wierzchołek centralny. I układ został, jak widać, przebudowany. I ponownie na koniec sprawdzimy, jak poradzi sobie z tym układem nasz algorytm Fruchtermana-Reingolda. Przy czym tym razem zaznaczę opcję Animuj, przez co zobaczymy płynne przejście od bieżącego stanu do rezultatu końcowego. Układ trochę się różni, ale generalna koncepcja została zachowana. Dziękuję za uwagę.